kochani, z tej strony Estera. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj dam Wam trochę odetchnąć od tych codziennych vlogów i będzie filmik o ubraniach. Pokażę Wam ubrania, które kupiłam na Vinted, w lumpeksach i jedno ubranie jest z live'a u Moniki, o której Wam już kiedyś wspominałam. Mam tutaj naprawdę ogromną torbę, zobaczcie ile tego jest. I zaraz będę Wam wszystko po kolei pokazywać. Nagrywam dzisiaj w salonie, bo Róża jeszcze śpi u góry, więc nie mogę nagrywać w sypialni. I stwierdziłam, że w sumie kiedy ona śpi, to ja sobie mogę rano nagrywać filmiki tutaj w salonie. Może sobie to jakoś ogarnę tutaj, żeby było ładniejsze tło i będę nagrywać tutaj. A przebitki dogram sobie później, bo ja i tak zawsze nagrywam w ten sposób, że siadam, pokazuję Wam wszystkie ubrania po kolei, a mierzę je dopiero później i jak montuję, to po prostu sklejam to wszystko w jedną całość. Także coś będę dzisiaj kombinować i zobaczymy, jak to wyjdzie. Światło chyba nie jest najlepsze, ponieważ świeci teraz z tamtej strony, ale mam lampę, więc mam nadzieję, że wszystko będzie dla Was dokładnie widoczne. Zaczniemy sobie od rzeczy, którą kupiłam dla Róży i to jest rzecz cudowna, we wspaniałej cenie po prostu. Już Wam pokazuję. To jest koc z jednorożcem, ale nie jest to taki zwykły koc, ponieważ jest to koc, który można sobie tak zarzucić na głowę. Więc nawet coś takiego fajnego, żeby sobie posiedzieć przed telewizorem albo zarzucić na siebie po kąpieli, żeby nie zmarznąć. Naprawdę cudowna rzecz. Zobaczcie, jaki ten unicorn jest fajny. Ta marka to Chelsea Piers i cena. Cena jest po prostu niesamowita. Ja za ten kot zapłaciłam funt 50, zobaczcie. Zostawiłam jeszcze metki przy tych ubraniach, żebyście mogły sobie zobaczyć. I jeżeli chodzi o ten kot, to on jest taki... Nie jest aż taki duży, ale wydaje mi się, że jest na tyle duży, że spokojnie tak dziewczynka do 12-13 lat mogłaby go używać. Cudowna rzecz, naprawdę. Bardzo się ucieszyłam, kiedy zobaczyłam go w lumpie i od razu pobiegłam i wiedziałam już, że go wezmę na 100%. Kolejna rzecz to jest po prostu hit. Hit nad hity. Jeżeli nie siedzicie, to usiądźcie, bo się przewrócicie. Zrymowałam. Kupiłam sobie na Vinted dwie sukienki od tej samej użytkowniczki, od jednej użytkowniczki. Jedna sukienka jest w miarę ok, chociaż do niej przejdziemy za chwilę i zobaczycie. Natomiast druga sukienka, chciałabym powiedzieć, że jest to po prostu szmata do podłogi, ale niestety materiał jest taki, że nie nada się po prostu na szmatę. Także zaraz wyląduje w koszu. Ta sukienka po prostu wygląda jakby dziewczyna w niej bardzo grubo zaimprezowała i na tej imprezie działo się nie wiem co, nie chciałabym w ogóle tego widzieć na własne oczy. Słuchajcie, ta sukienka jest podarta, pozaciągana, skulkowana. To jest po prostu koszmar, to jest totalny koszmar. Ja zapłaciłam za tę sukienkę funt 50 i wiecie co, nacięłam się, bo tam nie było zdjęcia tej sukienki, takiego realnego. Tam było zdjęcie tej dziewczyny z imprezy. Była jej cała sylwetka pokazana i ta sukienka wyglądała przepięknie. Jej stan opisany był jako bardzo dobry, więc ja bym nigdy w życiu nie pomyślała, że przyjdzie mi coś takiego. Pokażę Wam z bliska tutaj te elementy. No tutaj jak widzicie jest skulkowana, ale to jeszcze jest nic. Ona po prostu jest cała porozdzierana. Tutaj... Na dole. No niby można by to było sobie przyszyć. Zobaczcie tutaj. To są po prostu rozdarcia i pęknięcia wszędzie. To jest tragedia. Ja nie wiem, co ta dziewczyna w tej sukience robiła. Musiała się grubo zabawić, naprawdę. I zobaczcie jeszcze tutaj ten bok. Tutaj wystaje jakaś nitka. Najgorzej to prezentuje się w ogóle ten bok, bo on jest cały pozaciągany i skulkowany. Zobaczcie. Tego się nie da ogolić, tego się nie da naprawić, bo to tutaj po prostu są takie nici, wiecie, o, powyciągane już. Także po prostu tragedia. Ja nie wiem, jak w ogóle można coś takiego sprzedawać. Oczywiście nie będę jej przymierzać, bo nie ma to najmniejszego sensu. To jest rozmiar M i w ogóle obie sukienki były oznaczone jako rozmiar S. Jedna przyszła w rozmiarze XS, a druga przyszła w rozmiarze M. Także żaden z tych rozmiarów nie jest rozmiarem, który noszę normalnie. Ja nie wiem, co mam Wam powiedzieć. Już kończę na temat tej sukienki, bo to jest po prostu tragedia. O tyle dobre jest to, że te ubrania nie śmierdziały. Druga sukienka jest bardzo ładna. Na zdjęciu wyglądała oczywiście przepięknie. I tutaj myślę, że coś z nią da się zrobić. Aha, w ogóle link do tej poprzedniej sukienki zostawię Wam w opisie, bo widziałam już na stronie, to jest chyba Misguided? Nie ma metki. W każdym razie znalazłam chyba na stronie Misguided albo Pretty Little Thing, coś...
jakiś z tych sklepów. Takie sukienki, tylko że w innym kolorze, więc możecie sobie wejść i zobaczyć. Link zostawię Wam w opisie. Jaki ja mam dzisiaj głos zachrypnięty. Walczę cały czas z tą alergią. Wczoraj wzięłam dwie tabletki i mi przeszło. Ta sukienka jest z Missguided i to jest rozmiar 6-34, czyli to jest XS-ka. No i ona też jest zniszczona. Ma urwane ramionczko. W ogóle jest bardzo mała, więc nie wiem, czy się w nią wcisnę. Tutaj jest jakaś plama. I co tutaj jeszcze jest takiego? No wystają tutaj nitki, ale to można obciąć. I gdzieś tutaj widziałam, że jest... O właśnie, tutaj to jest oderwane, no ale to można sobie przyszyć. Tak więc zaraz ją sobie przymierzę i jeżeli się w nią w ogóle wbije, bo to jest sukienka taka bandażowa, też kosztowała 1,5 funta, no to pewnie ją sobie po prostu naprawię i zostawię. Także widzicie, nacięłam się strasznie, ale ostatnio właśnie też na jednej grupie, właśnie u tej Moniki, widziałam ubrania, które dziewczyny pozamawiały i po prostu to, co przyszło, to była tragedia. Także uważajcie, naprawdę uważajcie, proście może o więcej zdjęć, jeżeli kupujecie tutaj w Anglii na Vinted, bo Angielki nie mają hamulców, jeżeli chodzi o sprzedawanie rzeczy. Nie wiem, może według nich to są ubrania w dobrym stanie, nie mam pojęcia. No nie pokażę Wam normalnie tej sukienki, bo muszę sobie tutaj podtrzymywać to urwane ramionczko, będę miała wszystko na wierzchu. No ja nie wiem, co ja mam sądzić o tej sukience. Mi się wydaje, że ona jest za mała, że jest po prostu za bardzo opięta. Wiem, że to jest sukienka bandażowa, więc one ogólnie są tak mocno opięte, ale ja bym musiała mieć S-kę, bo nie muszę sobie przytrzymywać, bo wydaje mi się, że to naprawdę źle wygląda. Pewnie byłaby fajna, gdybym dostała ją w swoim rozmiarze, zgodnie z tym, co było napisane, ale niestety to jest XS-ka i jest naprawdę malutka. Musiałabym wciągać brzuch, ale i tak brzydko wygląda. Ja mam tutaj dzisiaj w ogóle taki miks ubrań i to są ubrania, które kupiłam w różnym czasie i na przykład tę spódnicę już nosiłam. Ta spódnica jest z FNF, to jest marka Tesco i chyba w jakimś vlogu się Wam pokazywałam w niej. To jest taka dłuższa, ołówkowa spódnica, jest naprawdę świetna, zapinana na zamek. Tylko że ja niestety nie pamiętam jej ceny, bo kupiłam już ją jakiś czas temu, także wybaczcie, no po prostu nie pamiętam. Pokażę Wam jeszcze raz, jak w niej wygląda, mimo że być może widzieliście już właśnie na vlogu. Uważam, że ta spódnica wygląda super. Skarpetki oczywiście totalnie tutaj psują cały efekt, więc nie patrzcie na nie, ale ona fajnie podkreśla talię, której ja, jak wiecie, nie mam za bardzo zarysowanej. Ten dół można sobie rozpiąć do takiej wysokości, jaką się chce. No ja tą spódnicę naprawdę uwielbiam, jest elegancka, ale jest też wygodna i pasuje do wielu rzeczy. Z tą bluzką jeszcze jej nie nosiłam, ale jak widzicie, wygląda naprawdę bardzo fajnie. Ten żółty, ten taki, co to jest za kolor? Taki szarawy i zieleń, naprawdę super, więc ono jest po prostu ekstra. Muszę jakiegoś TikToka z nią nagrać, bo jest super, może ktoś się zainspiruje. Kolejna rzecz to spodnie marki Papaya, także trafiło mi się świetnie. Rozmiar 8, czyli S i to jest taki rozmiar, który noszę standardowo i one kosztowały 3,40. Nogawki są lekko zwężane, po bokach są dwa zamki. Te spodnie wyglądają naprawdę bardzo klasycznie i właśnie takich spodni mi w szafie bardzo brakowało, więc mam nadzieję, że będą na mnie pasowały. Założyłam spodnie i jestem zachwycona. Ich jakość wydaje się być naprawdę dobra. Leżą ogólnie ok. Są tak troszkę minimalnie za duże, ale ja ostatnio staram się troszkę przytyć, bo te wszystkie ubrania po prostu wiszą na mnie i byłoby super, gdyby udało mi się przytyć ze 2 kilo. Myślę, że jeżeli założę do nich pasek, to będą jak najbardziej ok. Wyglądają naprawdę bardzo fajnie i z przodu, i z tyłu, więc na pewno je sobie zostawię. Kolejna rzecz to bluzeczka marki H&M. Ona jest bardzo cienka, materiał jest bardzo miły w dotyku, ale podejrzewam, że to jest poliester. Tak, jest to 100% poliestru. I zapłaciłam za nią tylko 1,60 funta. Ja ogólnie miałam bardzo podobną bluzkę już, tylko że ona była na mnie dużo za duża. I ja myślałam, że ona fajnie będzie wyglądać noszona jako taki oversize, ale niestety jakoś mi tak nie za dobrze leżała. Ja ją w sumie pokazywałam w jakimś holu lumpeksowym, ale już dawno temu. I ostatecznie oddałam ją koleżance. Ale jak zobaczyłam w lumpeksie taką, to od razu sobie pomyślałam o tamtej i wzięłam ją w ciemno. Tutaj jest jedynie taki problem, że ona jest ubrudzona od podkładu, ale myślę, że sobie z tym poradzę. No jest bardzo fajna, więc szkoda mi było jej nie kupić. I taka klasyczna będzie pasowała do wielu rzeczy. Podejrzewam, że nawet z tymi spodniami, które przed chwilą Wam pokazywałam, będzie wyglądała bardzo fajnie. No ta bluzka jest super i myślę, że rozmiar trafiony idealnie. Oczywiście muszę ją wyprać i wyprasować. Będzie to taka rzecz, którą niestety będzie trzeba prasować.
Ale to nic. Ja, jak wiecie, wszystkie bluzki robię nosić włożone tak jakoś w spodnie, więc na pewno też ją będę wkładać. No na pewno do tego biustonosza wygląda tak raczej średnio, bo on jest koronkowy i to się tutaj bardzo odznacza. Bluzka jest bardzo cienka, więc to wszystko widać, ale jest naprawdę bardzo fajna. O, jeżeli będzie cała włożona w spodnie, to też będzie wyglądała super. Bardzo fajny dekolt, podoba mi się tutaj to obszycie, jest naprawdę super. Zostawiam. Kolejna rzecz to taka zwiewna, nie mogę tego wymówić, mgiełkowa, tak. Bluzka marki New Look, ja mam ją w rozmiarze 10, to jest M-ka, ale podejrzewam, że będzie na mnie jak najbardziej dobra, ponieważ ona, tak zobaczcie, jak ona się leje, będzie się chyba fajnie układać. Zresztą jeżeli chodzi o bluzki, to ja często kupuję większy rozmiar i one wyglądają lepiej, nawet niż gdybym miała je w normalnym rozmiarze. To jest taka rzecz, którą ja już po prostu sobie wyprałam, nie nosiłam jej jeszcze, ale wyprałam, urwałam metkę, więc nie pamiętam ceny, ale kupiłam ją w Lumpeksie w Iwszem, gdzie ceny są naprawdę bardzo niskie, więc podejrzewam, że ona nie kosztowała więcej niż £1.50. No jakoś to tak wyszło, że jeszcze nie miałam okazji jej nosić, ale zaraz ją sobie przymierzę i zobaczymy. Po prostu gdzieś tam ją odłożyłam, żeby nagrać później film i zaginęła po prostu. Ta bluzka również jest super. Mam ją teraz na dole rozpiętą, bo zaraz ją sobie zwiążę, bo w ten sposób tak czy inaczej nie chciałabym jej nigdy nosić. Jedyne co mi się tutaj nie podoba, to ten biustonosz pod spodem i myślę, jestem pewna, że ona będzie fajnie wyglądała po prostu z jakimś topem czarnym. Może nawet z takim sportowym topem z Oceans Apart. No muszę coś popróbować. Ja ją sobie jeszcze zwiążę. O, związana wygląda tak. Naprawdę super. Jest świetna nawet do tych spodni, ale myślę, że fajnie będzie wyglądała z jakimiś niebieskimi jeansami. Tutaj znalazłam jeszcze pasek od tej nieszczęsnej sukienki. On jest taki bardzo rozciągliwy. Nie wiem, czy go sobie zostawić, czy nie. W sumie może bym go zostawiła. Dajcie znać, co sądzicie, czy zostawić go, czy go wyrzucić. No coś takiego może się do czegoś przydać. Chyba zostawię. Tutaj mam jeszcze jedną bluzkę i ona też jest marki H&M. Nie wiem, jaki to jest rozmiar. Kosztowała 2 funty i 50 pensów. To jest rozmiar 36, więc powinna być na mnie dobra. Materiał jest bardzo miły w dotyku. Oczywiście podejrzewam, że to jest poliester, ale jak go tak dotykam, to wręcz przypomina jedwab. Naprawdę jest bardzo miły. Nie jestem tylko pewna tych rękawków. Nie wiem, jak będę wyglądała właśnie w takich rękawkach. To w sumie nie są niby bufki. Ja wiem, że w bufkach wyglądam bardzo źle. Nie będę się tutaj za bardzo rozwlekać na jej temat. Muszę ją po prostu zobaczyć na sobie. Jest to 100% poliestru. Wiecie, poliester poliesterowi nierówny i to jest chyba jednak ten z tych lepszych. Z tą bluzką jest jakby coś nie tak. Nie wiązałam sobie tutaj kokard, bo wydaje mi się, że wtedy to będzie wyglądać jeszcze gorzej. Ta góra jest z jednej strony ciekawa, ale to się jakoś wszystko tak bardzo brzydko układa. Nie mam pojęcia, jak mam ją ułożyć, żeby to wyglądało fajnie. No nie podoba mi się. Ona jest mocno oversize'owa, tutaj jest szeroka, a jeżeli robię tak, to mi się tutaj na biuście cała przesuwa, więc to jest chyba bluzka, która jest totalnie niedopasowana do mojej sylwetki. I gdybym założyła coś z wysokim stanem, to chyba też by nie wyglądało dobrze. Te rękawy są jakoś nie tak uszyte, widzicie? Ja w ogóle nie mam w niej swobody ruchów. Mimo, że jest bardzo luźna. Nie wiem, o co chodzi, ale ona mi się naprawdę nie podoba i dajcie znać, co sądzicie, ale mi się wydaje, że powinnam ją oddać. W sensie komuś, bo wiadomo, że do lumpeksu nie da się zwrócić. Tutaj mam świetną zdobycz i jeżeli ta rzecz nie będzie na mnie dobra, to ja się chyba załamię. Słuchajcie, upolowałam w lumpeksie spodnie Wrangler i zapłaciłam za nie 2,60 tylko. Materiał jest naprawdę świetny, widać, że jakość jest wysoka. One były noszone, bo to widać po tej naszywce z tyłu, ona jest skórzana i ta skóra już jest taka pociemniała, ale te dżinsy są naprawdę świetne. Ja ogólnie lubię dżinsy z wysokim stanem, one takiego wysokiego stanu nie mają, ale słuchajcie, no jest to Wrangler, więc jest to taka marka nie dość, że droga, znana, no to jeszcze bardzo dobra jakościowo. One mają 3,5% elastanu. Co to jest za rozmiar? W27L32. Model Skinny Crop. Muszę je przymierzyć, bo jestem tak ciekawa, że nie wytrzymam. Róża się właśnie obudziła. Nie będę wam jej pokazywać, bo jest tak rozczochrana. Ona zawsze jak się budzi, to wygląda jak taki wściekły Einstein.
Co jest? Mama tutaj już filmik kończy nagrywać. Zaraz do ciebie przyjdę, już, tylko pokażę te spodnie. Jeansy są naprawdę super i tutaj nie ma się co za bardzo nad nimi rozgadywać. Szkoda, że to nie jest wysoki stan, bo ja uwielbiam jeansy z wysokim stanem, ale tak czy inaczej myślę, że są naprawdę super i wyglądają świetnie też właśnie i z przodu i z tyłu. Naprawdę mega. I to za taką cenę, także jestem zachwycona. I na pewno nie będę się ich pozbywać, myślę, że przez lata, o ile będą na mnie dobre. Już ostatnia rzecz i tę ostatnią rzecz kupiłam na live'ie u Moniki. Ja już Wam wspominałam o Monice jakiś czas temu i dzisiaj też zostawiam link do jej grupy w opisie, dlatego że ona sprzedaje bardzo, bardzo tanio ubrania dla dzieci i ja się teraz zaopatruję właśnie głównie u niej, kiedy kupuję dzieciakom ubrania. Ona ostatnio robiła też live z ubraniami dla kobiet i kupiłam sobie kilka rzeczy, więc też na pewno nagram taki filmik, ale jeszcze mi tej paczki nie wysyłała, po prostu czekam, aż mi się nazbiera więcej tych ubrań, żeby nie płacić ciągle za przesyłkę. I ona często jak robi te live dla dzieci, to ma tam jakieś takie ubrania XS, S damskie. To ubranie jest marki HM i ono jest na 1,70 m na 14 lat plus. Więc stwierdziłam, że skoro ta koszula, to jest taka w sumie nie tyle koszula, co tunika dla mniejszego dziecka, to mogłaby być nawet sukienka. Ale ja pomyślałam sobie, że będę ją nosić jako taką narzutkę. Wiecie, że ja lubię takie koszule w kratę do jeansów, do białej koszulki lub czarnej. I stwierdziłam, że ta będzie naprawdę fajna. Nie pamiętam, ile za nią zapłaciłam, ale jakieś grosze, bo ona ma naprawdę bardzo tanie ubrania. Tutaj jest taka srebrna nitka, bardzo delikatnie połyskuje i niesamowicie podoba mi się ta kolorystyka, więc po prostu stwierdziłam, że ją biorę. Dobra, zobaczmy, jak w niej wyglądam. Jeszcze tak szybko pokażę Wam tę koszulę, bo muszę już kończyć i się zająć różą. Pójdziemy na śniadanko, tak? Zobaczcie, ta koszula jest naprawdę świetna. O coś takiego właśnie mi chodziło. Tak? Śnieg? Tak. No nie, nie będzie śniegu już teraz, bo jest maj. Jest wiosna. Nie maj, prawie maj. Chyba za 3 dni jest maj. No gdzie śnieg? Piękne słoneczko mamy. Moje dziecko jest szalone. Ono na śnieg chce wychodzić teraz. Dobra, słuchajcie, nie ma się tutaj co za dużo rozgadywać. Sami widzicie, jak bardzo dobrze wygląda. Tak. Ona mnie tu zagada. Także ją sobie na pewno zostawiam. W biuście się nie dopnę, ale to nic, bo chodziło mi właśnie o coś takiego. No nie śnieg. Śnieg. Nie śnieg. Nie ma śniegu. No ona chce śnieg teraz, słuchajcie. Słuchaj, ja ci nie załatwię śniegu pod koniec kwietnia. Naprawdę nie da rady. Dobra, link do Moniki, tak jak mówiłam, macie w opisie, jeżeli chcecie sobie kupić tanie jakieś ciuszki. A ja już, kochani, kończę, bo widzicie, co tutaj się dzieje. No i kochani, na dzisiaj to już wszystko. Oczywiście proszę Was, żebyście dawały mi znać, co sądzicie o tych ubraniach, które rzeczy powinnam sobie zostawić, a których się pozbyć. Tę sukienkę pomarańczową wyrzucam na 100%, bo z nią się nie da zrobić po prostu nic. Naprawdę uważajcie, jak kupujecie na Vinted i nie dajcie się tak naciąć jak ja, że po prostu zobaczycie jakieś ubranie na zdjęciu z imprezy i ono będzie wyglądało fajnie. Proście o realne zdjęcia. Niech, jeżeli chcecie coś kupić, to niech osoba sprzedająca zrobi normalne zdjęcie tych ubrań i tyle, bo no można się przejechać, tak jak widzicie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, no i mam nadzieję, że zobaczymy się na kanale już jutro w jakimś vlogu. Do zobaczenia, buziaki, pa!